Nagramy taki filmik, których w internecie już jest dużo, na temat kostki Breżniewa, jakoś tak. Jest to kuchenka, która różni się tym, że jej paliwem jest benzyna. Więc tu mamy zbiorniczek z paliwkiem, tutaj się wlewa, jednocześnie jest tutaj zawór, gdyby ciśnienie było za wysokie. Nie wiem, jak sprawdzić, czy on działa, czy nie działa. W każdym razie na samym początku trzeba tam wylać trochę paliwka, odsłonić tą zasłonę. Ja przepraszam, że on jest taki okopcony, no ale na pewno nie będę go czyścił, tak? Mam inne ciekawsze zajęcia. Tam trzeba wylać to paliwko, podpalić, no i jak ta osłonka jest dźwignięta, to ten zbiorniczek się nagrzewa i tam wzrasta ciśnienie tych oparów. No ale nam się nie chce wylewać. No to tutaj kuchenką może. Muszę odkręcić gaz. To kuchenką podgrzejemy. Może nic tu nie wybuchnie. Podgrzejemy ten zbiorniczek i zobaczymy, czy ciśnienie wzrośnie do tego stopnia, żeby móc już odpalić. No i spróbujemy zagotować na tej kuchence 600 ml wody. Zobaczymy, jak długo w temperaturze 19 stopni, bo tyle jest aktualnie w domu, jak długo to będzie trwało. No dobra, powiedzmy, że już się uda, albo się nie uda. Zaraz nam się benzyna podpali, bo tutaj zaworek jest taki nieszczelny do końca. Chyba, że zdąży wyparować. Zaworek nie jest do końca szczelny i się wylewa z niego. Cholera. Dobra, w razie W się przeniosę na sień. Gdyby miał się. O, i się podpaliło. Ale na szczęście bez spryskiwaczy, same czujniki. Chyba się już zgubiło ciśnienie w zbiorniczku. Już się nie chce odpalać coś. O, to chwila, moment. Próba druga. Mamy taki płomyczek dyżurny. No i w miarę jak się będzie tutaj paliło przez chwilę, to on będzie coraz lepiej. Coraz lepiej będzie swoją funkcję spełniał. Tylko musi się troszkę większe ciśnienie tam wytworzyć.
którą tam masz godzinę, czekaj. Jest 21:45, na razie zatrzymamy i poczekamy, aż się nagrzeje. Już. 21:46, jednak nie było potrzeby zatrzymywania nagrania. Tutaj laśką po prostu regulujemy jakby ciśnienie poprzez nagrzanie tego zbiornika. To wrzucimy do domu i spróbujemy zagotować tę wodę. Zobaczycie, jaki będzie okopcony, niestety, ten czajniczek, jak się już zacznie gotować. To jest 21:47, 30 sekund. Zobaczymy, ile to zajmie. No, zatrzymaj na razie. Ile to minęło? Tam było 47, nie? Czyli 13, 14, 15, 16, 17. Aha, nagrywasz już? Trzeba było powiedzieć. 22:04, czyli minęło 17 minut. Zaczęliśmy 47 po 21. Się gotuje, ale przenieśliśmy się z powrotem na sień, bo jednak zapach z tej kuchenki jest wyczuwalny. No, nawet nie okopcił się czajniczek. O dziwo, no ale tak jak mówię, ten zapach jest wątpliwej przyjemności. No i tyle. Dziękuję, jak wytrzymaliście tyle czasu. 9 minut prawie.